W którą stronę wolisz chodzić na trening? Prawą, zdecydowanie tak? Prawą, tak. A szybciej czy po prostu tak jakoś przyzwyczajenie? Droga chyba jest podobna, ale wydaje mi się, że nastawienie jest takie, że jest szybciej boisko, więc szybciej się tam dochodzi. O, no dobra, to teraz już do meczu jutrzejszego. To będzie twój setny mecz w Gieksie. Jakieś specjalne takie nastawienie podchodzisz do tego meczu, czy po prostu setny mecz i lecimy dalej? Obiło mi się o uszy, że już ta setka wybije, mam nadzieję, jutro. I będzie to dobra setka, szczęśliwa setka, ale nie nastawiam się jakoś szczególnie w sumie do tego meczu. Chcę potraktować ten mecz jak każdy inny. Mam nadzieję, że będzie dobry w moim wykonaniu, będzie zdrowy przede wszystkim. I przede wszystkim, co najważniejsze, będzie mieć 3 punkty i umocnimy się w tym momencie już na pierwszym miejscu w ligowej tabeli. Ojejku, tragedia. No i co możesz, my sobie to wyświetlimy, tutaj będzie zdjęcie. No. I co możesz powiedzieć, jak to wspominasz? Widzę po oczach, że byłam przerażona. No widać po mojej fryzurze, że na pewno tutaj fryzjer był grany bardzo dobry. Nie, no ale tak serio, no to miałam 14 lat wtedy, więc wiedziałam, że ta gdzieś tam przygoda z piłką poważniejsza się dopiero teraz zaczyna, albo już teraz się zaczyna, zdecydowanie już teraz i dużo stresu na pewno przed tym zdjęciem i myślę, że widać to, że niezbyt to było komfortowe dla mnie, ale no, dobrze, że czas się zmienia, a czas myślę wpływa na moją korzyść w tym momencie i tak. No a tak... Przyjście do GKS-u, to zdjęcie tam, podobno wujek ci doradził, żebyś przyszła, czy to nie było tak? Coś w wywiadach takiego? Po części tak, wtedy ówczesnym trenerem mężczyzn był wujek Jurek Brzęczek i chwalił sobie tutaj tą strukturę, też kobieca piłka dopiero się tutaj, kiedy on był trenerem, zaczęła się rozwijać. Był chyba to pierwszy bądź drugi sezon, jak dziewczyny już były tutaj na Łukowej, rozgrywały swoje pierwsze mecze. A ja byłam w momencie, kiedy zmieniałam szkołę i po prostu był to naturalny wybór. Miałam parę opcji, zdecydowałam się na Katowice, po części też, tak jak mówię, za rekomendacją właśnie wujka, ale nie żałuję. Jestem bardzo szczęśliwa, że tu trafiłam i mam nadzieję, że jeszcze dużo szczęśliwych chwil przed nami. No tak, jeszcze wracając do tego pytania wcześniej i do tego zdjęcia. Czy myślałaś sobie wtedy, że będziesz mistrzynią Polski w 2023 roku? Ja na pewno zawsze mierzyłam bardzo wysoko, ale nie wymarzyłam sobie chyba takiego obrotu spraw, bo tutaj na pewno bycie w Katowicach, w GKS-ie dla mnie szczególny moment w życiu, bo dorastałam tutaj tak naprawdę. Ten okres, kiedy przechodziłam z bycia nastolatką już w dorosłą kobietę, to właśnie tutaj. I sporo takich dołków i na końcu szczyt w sumie, jeśli chodzi o polską piłkę, czyli Mistrzostwo Polski. No, spełnienie marzeń na pewno. Jeszcze czeka nas w przyszłym tygodniu następne spełnienie marzeń gdzieś tam Liga Mistrzów. Na pewno tutaj muszę wspomnieć o pani trener naszej, bo bez niej sobie troszkę nie wyobrażam tego wszystkiego. Mentor na pewno i myślę, że jedna z najważniejszych osób, które w życiu spotkałam, żeby rozwijać się jako piłkarka, jako człowiek. Plec! Brawo, Tubiś! Plec! Brawo, brawo! Gramy, dawaj! Gramy, dawaj! Gramy? Kontuzje. Kilka ich miałaś w GKS-ie. No ale jak widać wszystko dobrze się ostatecznie skończyło. Też warto wspomnieć, że tutaj trafiłam naprawdę na najlepszą opiekę i nie wyobrażam sobie siebie w innym klubie po takich ekscesach. Mówię tutaj o przebiegu rehabilitacji, wsparciu i całej otoczki, jeśli chodzi o powrót do zdrowia. Cieszę się, że to już jest za mną. Że te najgorsze gdzieś tam chwile już są przeze mnie przepracowane i patrzę już do przodu, już nie pamiętam tak naprawdę tego, co było za mną i tak jak mówię, patrzę w dobrym kierunku i mam nadzieję, że taki stan rzeczy się utrzyma. W którymś wywiadzie mówiłaś, że masz ulubioną bramkę drugiego wujka, Kuby Błaszczykowskiego.
I czy pamiętasz swoją taką ulubioną bramkę? Brzydka jak kierownik. Ale dosłownie, pani kierownik teraz wyszła mi słowo i to chciałam powiedzieć, odpowiadając na twoje pytanie. Pierwsza bramka, pierwsza moja w Ekstralidze. Z Wałbrzychem, to była drużyna, która już niestety nie istnieje na piłkarskiej mapie. I też notabene pani kierownik strzelała w tym meczu, zremisowałyśmy ten mecz 2-2. Ja strzeliłam bramkę kontaktową chyba na 2-1 i tak, to bramka była moja ulubiona ze względu na to, że była pierwsza, ale też bardzo dobrze wspominam bramkę na 3-3 z Górnikiem Łęczna w 90 minucie meczu tutaj na Bukowej sezon temu. No i jeszcze a propos, kontynuując temat Kuły Błaszczykowskiego, na Instagramie ma zdjęcie, jak gratuluję ci mistrzostwa. Jakiś wpływ na twoją karierę to ma kontakt z wujkiem? Rozmowy? Może mentor jakiś? Myślę, że nie mogłabym w sumie tego opisać jednym słowem i opisać tego jaki, bo jest tak duży. Tak jak mówię, brakło mi słów trochę, bo nie wiem jak to ująć jednym słowem, ale ogromny wpływ na pewno. I dziękuję bardzo mu za to. Nieustannie mu wciąż mówię o tym, że doceniam i mam nadzieję, że ta nasza komunikacja będzie wciąż taka sama. Witam. Dzień dobry. Nie, no nie przygotowana. Jestem nieprzygotowana w ogóle. Ja jestem jeszcze w trance. To musisz wyciąć. Czemu? Tak? Sentyment jakiś jest, czy zero skrupułów dzisiaj? I Wera powiedziała, że wraca do domu. No tak, no 3 lata spędzono tak do domu, że wraca do domu. Powiedz, że tęskni. Tęskni. No pewnie. Ojej. Ale bramkę to dzisiaj by strzeliła, co? Nie. Wiadomo, czy nie? Nam dzisiaj nie? Wiadomo, bramkę zawsze się chce strzelić, w każdym meczu. Po to się wychodzi na boisko. Żeby wygrać, nie? Zobaczymy. Czy Nikola Brzęczek ma jakieś rytuały przedmeczowe? Takie, wiesz, coś co robisz przed każdym meczem, jakieś rutyny? Może nie mam takiej rutyny typowej, lubię bardzo słuchać muzyki, ale myślę, że większość piłkarzy i piłkarek tak ma, sportowców ogólnie. Jest na pewno muzyka, mam swoją ulubioną piosenkę przed meczem, która zawsze musi zagrać, ale takich rytuałów typowych to nie mam. No a jak wstajesz rano, dzień meczowy, to jest taki stres, dzisiaj gramy, czy raczej ekscytacja, że dzisiaj gramy? Zdecydowanie ekscytacja. Jestem też taką zawodniczką, że rzadko ten stres się mimo wszystko pojawia. Bardziej przeszkadza nadmierna ekscytacja niż stres. Więc tak, zdecydowanie ekscytacja na 100%. To już odnośnie dzisiejszego meczu. Ostatnio wygraliśmy 4-0. No i co trzeba dzisiaj zrobić, żeby to powtórzyć? Na pewno konsekwentnie wykonywać zadania tutaj nałożone przez sztab szkoleniowy, bo uważam, że plan na mecz jest bardzo dobry. Jeśli będziemy grać swoje i każda z nas zagra na swoim najwyższym poziomie, to jestem przekonana, że wygramy i może uda się powtórzyć tak wysoki wynik. No jeszcze ostatni mecz w Olsztynie, po pierwszej połowie zeszłaś. Jak to dzisiaj wygląda? Mam nadzieję, że pojawię się na boisku. I tyle mogę powiedzieć przed meczem. No bo jeszcze nie wszyscy teraz wiedzą, jak to kręcimy. Nie macie w wyjściowym składzie na dzisiejsze spotkanie? Dzisiaj niestety nie będzie mnie w wyjściowej 11. Mam nadzieję, że na boisku się pojawię i po meczu będziemy mogli porozmawiać w dobrych nastrojach i rozmawiać, mam nadzieję, o samych przyjemnych rzeczach. We'll be right back.
pewne siebie. Ja, ej, jak mamy piłkę pewne, jak nie mamy piłki, ej, agresja, doskok. Ale ej, potrafimy grać w piłkę. Potrafimy, więc cieszmy się tym, mamy duże boisko. Pierw kilka razy przegrać, pobawić się tym. To co powiedziałam, ej, piłka nożna, to jest fajne. Taktycznie zabawy są fajne, a wy potraficie grać w piłkę, więc wykorzystać to. Po prostu cieszcie się tym, że robicie swoim ustawieniem problem przeciwnikowi, bo piłkarsko jesteście na takim poziomie, że możemy się po prostu bawić i cieszyć tą grą, ale konsekwentnie i odpowiedzialnie. To co powiedziałam, odpowiedzialność w każdym działaniu za całą drużynę. Dawaj. Dawaj dziewczyny, jedna za drugą. Za drugą, z serduchem.
Szanowni Państwo, dzisiejszy pojedynek między gimnastyką. Wejście smoka, wejście smoka. Rozmawiamy o przyjemnych rzeczach samych. Już wystarczy. No dopiero zaczynamy. Czy ranking ulubionych bramek się zmienia po dzisiejszym meczu? Setny mecz, wejście smoka. Może nie ulubiony, jeśli chodzi o efektowność tych bramek, ale gdzieś tam ten mecz w związku z liczbą i może gdzieś tam z okolicznościami był dla mnie jeden z tych, bardziej z tych wyjątkowych. I no, na pewno top 3 to ta bramka będzie, musiałem jeszcze obejrzeć, bo nawet nie pamiętam jak to się stało, że ja tam wylądowałam i podcięłam tą piłkę, więc chciałabym zobaczyć jak to wyglądało i cieszę się bardzo. A teraz jedziemy na Ligę Mistrzów i miejmy nadzieję, że też się uda jakąś bramkę strzelić. No mam taką nadzieję. Przede wszystkim będziemy chciały grać konsekwentnie, ale jak się uda coś strzelić, no to ja będę... Wymarzone, nie? Tak, dokładnie, wymarzone. Ej, nie, brawo! Przede wszystkim za to w drugiej połowie naprawdę pokazałyście charakter. Przede wszystkim, bo to jest ciężki moment, kiedy wicemistrz wygrywa 1-0, a wychodzimy na drugą połowę, strzelamy pierwszą bramkę, potem mega ciężki moment rzut karny, obroniony, ale potem jej tempo, jakby agresja, intensywność tego meczu było, że tak powiem, na odpowiednim poziomie, nie? Pierwsza połowa, wyciągniemy wnioski, ale w drugiej brawo za charakter, przede wszystkim charakter, brawo. Liga Mistrzów. Jako liderki! Ale przede wszystkim jako liderki. Jest podobna do Anderlecht? To jest ważne. Ej, wicemistrz Polski. Na pewno. Ej, zimne. Zimne.